Kurde, ostatnio zaraz z Napoleona, a że w Szoguna to w Napoleona właśnie grałem. I chciałem ustawić swoje wojska w taki równy szyk. W ogóle na single czy multi grałeś? Oba. W sensie grałem moda i polską grałem. Jezu, mnie single znudził w momencie, kiedy przeszedłem kampanię włoską, boże, nie włoską, egipską, Napoleona w godzinę. No, ale to są takie, wiesz, wstępne kampanie. No to ja było, też radny jestem. Było nudne, kurde, szedłem chyba 5 armiami. Po prostu nie było sensu nawet toczyć bitę, bo po prostu miałem taką przewagę, że automatyczne rozstrzygnięcie, a za moimi 5 armiami szło 10 armii tych najsłabszych jednostek w celu bycia garnizonem. No tak tam jest. Akurat w tej kampanii, bo później tam w europejskiej to już też jest trochę inaczej. O, z uszatem się bije. Ja się biję. Samuraj łucznicy. A, wzięła Shigaru od Uzjari. Jeden samuraj z katanami. Kurczę, ja po jego armii przejdę. Miejmy nadzieję, że to zrobisz szybko. Z kim się bijesz? Ja z Patrykiem. Patrykiem. Zobaczymy, jak ten fantazy zagra. Nie znam gracza. No też właśnie nie i dlatego jestem ciekaw, jak zagra. Ja bym go znał, to nie byłbym ciekaw, tylko powiedziałbym, że go pokonasz. Nie wygląda zbyt dobrze, bo ja się będę chował w lasku łucznikami i on będzie, wiesz, poza laskiem, to już pierwszy błąd. Mam tam dwie kawalerie schowane przy tobie w lasie. A wiem, widzę. I przy temerze też, więc jak coś, to mówcie. Różnicę schował za jednostkami swoimi? Dziwnie. Wiesz, pewno chcę je po prostu w pewnym momencie przerzucić, nie? Po prostu no, zobaczyć, jaki my ruch wykonamy. Żeby ostro podjechać tą konnicą. Tak. Będę flankował zero mojego.
Na, słuchaj, koło twojej konnicy, tutaj na twojej lewej flance są strzelcy i ci, i katany. Widzę, widzę. Będziesz mógł je rozjąć łatwo dosyć, myślę. Wiem, podchodzę, przejąłem się na jego generała, ale tam odleciał, więc zaraz polecę właśnie na te, no właśnie, rusznice. O nie, włócznie tam miał. Miał włócznie? Cholera. Tak, tak, tak. Wycofuję się resztą. Dobra, rozbiję muszę tego. Tam resztki jego armii wracają do fantazy. Boże, co za idiotyczna konnica. Ja im rozkazałem atakować. Żeby sobie postrzelali, a wlecieli na linię ostrza, a tak trochę jechali na ich linii strzału. Też sobie tam radę, Andrę? Powinienem. To gut. Ale nic nie obiecuję. Też się kornicy strzelać. Tak! Jejku, Andrę, nie strasz. Słucham? Oż mikrofon. Nie słyszę, a nie mogę zejść teraz.
their general has fallen! A cutting blow! Co krzyczysz, że sobie nie... Co nie krzyczysz, że sobie nie radzisz? Gorzała. No bo właśnie teraz dopiero zacząłem się łamać jednostki, wiesz? Nie, tutaj przybywać z pomocą, czy poczekać aż... Nie, leć, póki jestem, wiesz, jeszcze złączony z walką. No i ja jednak sobie nie poradziłem. Serio zostałem sam? Obaj są prawie pokonani. Dasz radę, Temer. No, Patryk tak trochę nie bardzo jest pokonany, ale niech wam będzie. Mój generał jeszcze walczy, w stanie walczy. Czekaj, uratuję go jeszcze. Dawaj. O, uszatł, wyszedł. Mówiłem, że go uratuję. Żyje. 10 ludzi zostało z 30. Dobra, panowie, nara, ja się zwijam. Dobra, Andrzej, ty masz jeszcze armię? No, mam 3 oddziały. Cofaj się do nas. Tą konnicą uciekaj, konnica może się przydać. A my się tu tymczasem jakoś rozstawimy. Nasze jednostki się cieszą. Wiwatują. I chyba twoje łuczniki strzelają właśnie w ocalałych, co tam biegną, wiesz? Mhm, widzimy. Oj. O. No. Tanie łuczniki strzelają. Fajnie. Co ci gorzej zostało? Mniejsi wojownicy i samuraje i generał. Dobra. To całkiem git. No, całkiem git. Ja powiem tak, ja go tak głównie wykrwawiłem, jeżeli chodzi o jednostki do walki w zwarciu. Powiem tak, mam ciągle 3 generałów i mi został jeden. Generał idzie, 3 generałów przeżyło. Gdzie są armie? No, leżą. Wszędzie. Tylko mój zgubił konia. Moi łucznicy. Niestety. Bardzo profesjonalnie biegli. Dobra, mi się odnowiło banzai. Nie, jeszcze nie. 2 minuty. No to akurat oni podejdą. Trzeba będzie tych naszych gara z łucznicami pokonać. Jest tam się różnica. Mala przejdzie sobie. Tu są, no. Oma. Powiem tak, mi się do niego nie spieszy. No dokładnie. Musimy ewentualnie właśnie stoczyć bitwę tam, gdzie my stoimy, bo to jest najbardziej neutralny teren, więc. A poza tym jesteśmy na środku mapy. Wygraliśmy. No. King of the Hill. To powinno być flaga. Tak. Proszę bardzo. Czekaj.
Kurde, partyzantka się z niej zrobiła. Znaczy, ja bym przede wszystkim poczekasz miło jednostki odsapną. Na moje. No, moje akurat odpoczęły już. Wypoczęły. Znaczy, wiecie, problem jest taki, że oni też, że jego jednostki też odpoczywają, a niektóre są dosyć zmęczone. Katanami. Mam pomysł, niech on wyśle swojego generała, ty tam swojego, ile masz tam ludzi? 28. A on ma 30, kurde. No też ma 30. Mój nabił to... jedną chorągę doświadczenia jego. A tam pomysł, nasi generałowie kontra jego generał. Wysyła fantastyczny kurde. Dobra, Shimazu uczników. Mogę tam konnicą podjechać. Ucznica Shigaru. No wiesz, zawsze mniej ludzi do bicia później. Wysyła. Chciałem załatwić pojedynek bohaterów, ale chyba nie wyjdzie to. Czekaj, o. Czy... Tak wręcz? Ty, jego genera przeciwko mojemu bohaterowi. Najlepiej tam może w oddziale. Temer. 27, ale to są w ryce do Sygena. A tak. Żała, co ty na to, żebyśmy naszymi dwoma generałami zajechali od tyłu jego armii i wbili się na jego generała, kiedy się odsłoni. Załatw mi konie do generała, okej? Okay? A, bo ty nie masz koni. No, bo był no. W stanie walczyć. Ja to z katanami naleję w lance. No, to ja... Gorzawa, co ty robisz? Prowokuję, wypnę się do niego. Ej, bo zostaniesz salwą od różniców. No. Będzie jak w tym... Jak w 39. Ej, weź, mi się przyda tych 10 ludzi. Wracaj. Patrz, biegnie, generał. Tak, kto ma większą armię, my czy on? Temer. Nie wiem. Chyba oni, ale oni chyba słabszą. Czekaj. Ashigaru. On ma więcej oddziałów, tylko ich są połowiczne, nie? Nondachi. Prowokuje go. Michami. Ma większy zasięg. To weź postrzelaj w rusznicę. No właśnie zrobię to. A ja podjadę kawalerię, jak coś. No i go sprowokowałeś. To teraz uciekam. Czatych. Temer, to ja to spróbuję zrobić tak, że kiedy... będzie związany z walką, to ja próbuję moim generalnym bić się na ich plecy, co ty na to? Czekaj, bo oni tu próbują wykościć mi łuczników.
Sodeusz. Na prawej flance mają, nie mają tam kawalerii, ale na lewej mają tylko katany, więc może tam... Ale nie, Temer, oni mają jeszcze tutaj kawalerię. No a to daleko, zdążysz. Skoro tak nie mówisz. Dobra, nie zdążysz. Kłamałem. Wiesz co ja robię? Albo nie, jeszcze nie. Suicide charge? On biegnie na mnie. Dobra, ruszamy. Mam jeden oddział, który może zebrać baty. Może jak ja mikruję generałem. Mikro stulecia. Dobra, mój generał też biegnie. A co, 10 ludzi zostało. I po to Temer go uratował. Teraz spadł. Bo on sam już chciał wcześniej paść. Chwale. No dacie będzie trzeba kawalerą wjechać. No właśnie to robię. W jego tam generałem swoim, w tej jego pozycję. To. Łuczników i w ogóle. To. Co, moim? Dobra. Nie, mówię do... Do mnie. Ale ja tutaj się z Dundacie biję. Dundacie biję. Dlaczego Temer trochę generała szkoda? Oj tam. Znaczy no mogę coś tam zrobić, nie? Ale tutaj trochę Dundacie ogarnąłem. Wiesz. Jeszcze raz wbija tych 69 i nie wiem, nie ma 60, dobra. Generał, próbuję zrobić. Oksiennego generała. Siedź go nim generała. O. Jestem ciekaw, czy to się uda. Nie. No, udał. Nie skapnął się. Ja zrobiłem Stanivald generałem. Możecie sobie zaobserwować, jak tu dzielni mężowie się biją. Jakby wam walnąć i głupa, to powiecie, to podjadę. Kurde, ej, uderzaj mu na tyły. A nie, to już nie masz jazdy. Weź tych strzelców. Gorzała, weź podstrzelaj tego generała. Niestety łucznicy moje nie mają już amunicji. A. Idą się bić. Wręcz. Mhm. Palą się grupa? I grupa? Ty, po tej szarży moimi łucznikami zaczynają się morale i łamać. No teraz jeszcze Demer wejdzie. O, i koniec. Proponuję się wycofać znowu. A ja proponuję zaszarżować, bo on ma samych łuczników. Znaczy jest jednostki zasięgowej generała. Tam, no to znaczy, możemy iść. Ale jeszcze będzie miał jazdę tam na plecach. Tutaj będzie miał jazdę. Pamiętam, że tam jest. Włócznie Temer dawaj tam na tył nasz, bo ten generał będzie chciał chyba wjechać. Jego generał jeszcze żyje? Dobra. Tak, jego właśnie szarżuje na nas. I na twojego chyba generała? Nie. Na Andra. Mhm. Jadę pod łucznię. Te różnice naprawdę straszne są dla samurai z Don Hadashi. Właśnie mój generał farżuje na niego, na tą wzgórze. Zajęte przez różnicę. Ładna szarża, Andres Paul. Dzięki. No zbiłem ich morale, tak. Ale twój generał to... 5 ich zostało. U mnie też 5 generała. No dobra, nie ma różnic. To mój na razie generał wygrywa, ma 8 ludzi aż. No twój generał jest dziwny. A jego właśnie się pakował na naginaty. No i fajnie. Dobra. O, właśnie widziałem, jak mój generał skrócił jakiegoś łucznika o głowę. Zostało mi 4 w oddziale. Ciężko walczone zwycięstwo.
Znaczy nie miał tej jazdy. Ol. Zachciało mu się pojedynkować chyba. Czekaj. No, nie wyszło. Uciekł. Morał z tej bitwy jest taki, że Temer keruje. Co ja? Kerujesz. Czyli? Wygrywasz grę dla teamu. A. No ładne, bo Temer poznaje nowe słowa. Uczę się. Lepsza niż szkoła. Żebyś wiedział. Tak szczerze, wolę praktykę od szkoły. Praktyka więcej. Praktyce się więcej nauczę. No bo zapamiętasz to, co robisz, a takie czytanie... Właśnie! To ten. Kurde! O, gdzie, kurde, ja ilu zabiję normalnie? Panie kurde... Prawie jak... Sauron. User joined your channel. Tyle taki Mordor. Jezu, 2424. Chcieliśmy nowy rekord? Chyba tak. A miała tylko 1380 ludzi. Wiem, było 1380. Chwila. Zapisz powtórkę. Przewaliłem to. Dobra, to ja się żegnam.